Właśnie otrzymałem info od organizatora wydarzenia Tysiąclecia, że w związku z tym, że jest to wydarzenie rangi specjalnej i potrzebny jest do tego podpis pewnej instytucji UCI, to ten podpis miał być na wczoraj. Instytucja poprosiła jeszcze o 48 godzin, czyli do 48 godzin będzie informacja, 72, bo to się jeszcze wszystko musi przemielić, więc 72 godziny i wszystko będzie jasne, a wiadomo jak to jest w tych instytucjach, UCI-ach. Panuje tam galopująca prowincja, UCI-ach. Ten osobnik nie powinien mieć szansy walczyć nigdzie, z nikim. Nie powinien mieć w ogóle szansy promowania jego osoby w sferze publicznej. Ten telefon od masy, dlaczego wzbudził takie ogromne w panu emocje? Skąd ta reakcja? Nie, no to mocne, to nie spodziewałem się. Mocne. No. Skąd ta reakcja na jego telefon, świadka koronnego masy? Tak naprawdę ja, idąc do Freak Fightów, mówiłem od 3 lat o takim małym kondonie, o Oświecińskim. Mm-hmm. To jest taka mała 60-teczka osiedlowa. No teraz trafił mi się inkognito z Częstochowy, najmanica, a nagle dodzwania się arcykura. Czyli tak, no to byłoby takie moje opus magnum, no jakby do takiej konfrontacji doszło. No ale sobotę najman, co on tam powiedział, że najpierw muszę odebrać najmanowi jego pas mistrza Europy. No to pojawił się taki fake news na kanale Szalonego Reportera, że mieliście mieć z masą jakąś walkę. Czy gdyby pan faktycznie dostał taką propozycję, czy przyjąłby ją pan? Tak. Czyli chciałby pan się zmierzyć z masą? No z ogromną radością, oczywiście, no tak, z niekłamaną nienawiścią i z ogromną radością.